Urlop opiekuńczy. To mamy artykuły 173, jedynka u góry do 173, trójka u góry. Nowy rodzaj wolnego, tak zwany urlop opiekuńczy. W wymiarze 5 dni przysługuje pracownikowi w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie, która jest członkiem rodziny lub która zamieszkuje w tym samym gospodarstwie domowym i która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. I tutaj konkretnie kodeks pracy podaje, co to są, kim są ci członkowie rodziny, czyli syn, córka, matka, ojciec lub małżonek. Tego urlopu udziela się na wniosek pracownika. On może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż jeden dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Za czas urlopu tego opiekuńczego nie przysługuje pracownikom wynagrodzenie. Zatem za te 5 dni nie jest płatne. Usprawiedliwione, ale nie płatne. Zmiany w urlopach rodzicielskich. Tu mamy artykuł 182 u góry 1a. Rodzice dziecka mają do wydłużonego urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem i tutaj wymiar się nam zwiększył do 41 tygodni, jeżeli mamy urodzenie jednego dziecka przy jednym porodzie lub 43 tygodni w przypadku porodu mnogiego. Każdemu z rodziców, co jest ważne, przysługuje z tej puli prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego i nie można tego urlopu przenosić. Czyli jeżeli jeden z małżonków, żona kierowcy, chciałaby wziąć ten urlop rodzicielski, powiedzmy 41 tygodni, to musi odjąć, a mąż nie będzie brał, no to musi od tych 41 tygodni odjąć 9, czyli nie dostanie 41 tygodni urlopu rodzicielskiego, tylko 41 minus 9, czyli 32 tygodnie, natomiast pozostałe 9 tygodni musi wziąć współmałżonek, czyli w tym przypadku nasz kierowca również będzie miał prawo do takich 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Może być udzielany ten urlop jednorazowo, ale albo w częściach, tutaj jest uproszczenie tych metod tego urlopu rodzicielskiego, nie więcej niż w 5 częściach i nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia, czyli albo jednorazowo, albo 5 części, najpóźniej do 6 roku życia wieku dziecka.